Do zrobienia pasterza będę potrzebowała trzech kolorów włóczki. Ja używam bawełny maceryzowanej. Akuratnie używałam czeski lna Kamila, lna Heb Kamila. Ona ma parametry podobne do tych, co ma włóczka Siepies Katona. Czyli w 50 gramach ma 125 metrów. Oprócz włóczki w trzech kolorach będę potrzebowała oczywiście włóczki do zrobienia brody. Ja użyłam do tego włóczki Schackenmayer. Można użyć ją Baby Smiles Lemia Soft, tak pełna nazwa wygląda, w kolorze czarnym albo brązowym. Ja to akurat użyłam w kolorze siwym, bo chciałam, żeby mój pasterz był starszy. Oczywiście wypełnienie. Kulka silikonowa do wypełnienia. Użyłam także na tą laskę jakiegoś druciku. Może to być taki zwykły kijek, jaki znaleziony też w lesie. Jeżeli ktoś będzie chciał jakiegoś druciku użyć do zrobienia laski, będzie dobrze było, gdyby ją jeszcze obtoczyć kolorem nitką, taką trochę cięższą nitkę. Ja mam akurat nie końcówkę kokonków trzynitkowych, którymi robiłam chusty, więc tutaj owinęłam ten drucik nitką. Oczka albo malutkie oczka, najlepiej 5-milimetrowe bezpieczne oczy. Albo można przyszyć koraliki 5-milimetrowe. Będą potrzebne nitki do wyszycia brwi, do przyszycia. Nitki, igły cięższe, grubsze do wełny. Tutaj na dno przyda mi się jakiś plastik, którym będę umacniała to kółko i będę wycinała kółko. I kółko, które jest na spodzie, będę umacniała plastikiem przyklejonym. W związku z tym przyda mi się też klej na gorąco. Rączki, żeby się tak wyginały, jeżeli chciałabym, żeby się mi tak rączki wyginały, to można jeszcze do niej włożyć. Tu akurat nie mam chyba nic złożone, ale można też włożyć taki kreatywny drucik. Pokażę go przy robieniu. No to zabieramy się za zrobienie pasterza. Zaczynam od części, która będzie mi potrzebna, gdy już zrobię głowę i tułów, czyli to dolne kółeczko. Ono będzie już na mnie czekało i w odpowiednim momencie będzie mi ono potrzebne, więc robię teraz. Zaczynam jak zwykle od magicznego kręgu. Jak dokładnie się robi magiczny krąg, nagrałam szczegółowe instrukcje w filmiku Początki szydełkowe. Dam link do tego. Więc mam 6 półsłupków na magicznym kręgu. Zaciągam. Przyda mi się jakiś znacznik, bo będę robiła w spirali. Ja, tak jak już mówiłam przedtem, najczęściej używam po prostu
nitki w kontrastowym kolorze, żeby nie odpinać, nie przypinać znaczników. I teraz tak jak robi się koło, jeżeli było 6 półsłupków, w każdym następnym rzędzie muszę mieć o te 6 półsłupków więcej. To jak miałam 6, w drugim rzędzie muszę mieć 12, w trzecim 18, w czwartym 24 i w ostatnim 30. Więc drugi rząd podwajam każdy półsłupek, żeby mieć 12 półsłupków. I mam już 12 półsłupków. I kolejny, trzeci rząd. Chcę mieć 18 półsłupków, czyli będę robić półsłupek, a następnie będę dodawać. Czyli półsłupek jest raz, dwa, i trójka, to samo co dwójka, cztery, pięć, i każda wielokrotność trójki jest to w to samo, tą samą dziurę muszę się wbić co poprzednie. 7, 8 i 9 w to samo. I czwarty rząd. Znowu dodam 6 oczek, czyli będę miała 24 półsłupki. Żeby to moje kółeczko nie zrobiło się takie kanciaste, takie w kształcie sześciokąta, dobrze by było, gdybym dodawała nie w tym samym miejscu, co poprzednio, tak? Czyli dobrze byłoby zrobić teraz. Dodaję i dwa półsłupki normalnie. Dodaję i dwa półsłupki normalnie. Czyli najpierw dodaję. Mój znacznik mogę sobie przełożyć. Dodaję. I dwa półsłupki normalnie. Czyli 5, 6 i 7. 8. Dodaję 9, 10, 2 w tym samym miejscu, 11, 12. I tak aż do 24 półsłupka. I ostatni, piąty rząd. Będę miała teraz 30 półsłupków. I teraz będę zaczynała tak jak w nieparzystych rzędach, czyli zrobię sobie raz, dwa, trzy i czwarty i piąty zrobię z jednego oczka. Czyli będę podwajała na wielokrotność piątki. Raz, dwa, trzy i cztery i piątka w to samo co czwórka. Jeszcze raz. 6, 7, 8 i 9 i 10 w ten sam. 10 w tą samą, 15 w tą samą, 20 w tą samą, 25 i 30. I spotkamy się pod koniec rzędu. Kółko zrobione, z 30 półsłupków zrobione. Znacznik już mogę wyciągnąć. Nitkę obciąć i przygotować sobie takie umocnienie, które spowoduje, że figurka będzie taka sztywna i nie będzie się zaginać. Do tego zużyłam jakiś
zwykły, plastikową, to akurat nie po wzorku mascarpone, ale jakiekolwiek plastikową pokrywkę. Wycinamy mniej więcej takie same kółeczko. A następnie przykleję je silikonem od tej lewej strony. Klej przygotowany. Trochę kleju tu i przykleję. Tak troszkę brzegi zostawiam, bo te brzegi oczka, które są na brzegu, będą mi potrzebne, bo będziemy je tutaj zahaczać, gdy będziemy łączyć górę z dołem. Czyli ten ostatni, oczywiście ostatnie oczka, żeby dało się wbić. I podstawka czeka. Zaczynam teraz głowę. Zaczynam go dokładnie tak samo, głowę zaczynam, jak robiłam ten dół. Tylko jako, że głowa z tyłu będzie niewidoczna, łatwiej mi będzie robić nie spiralnie, a kończąc zawsze rząd oczkiem ścisłym i podnosząc się oczkiem łańcuszka do następnego rzędu. Czyli po zrobieniu na magicznym pierścieniu 6 półsłupków zakończam, wbijając się w pierwsze oczko półsłupka i przeciągam oczkiem ścisłym i podnoszę się do następnego rzędu. I teraz będę robiła tak jak poprzednio 12 półsłupków, czyli 2 półsłupki w jednym. I po zrobieniu 12 półsłupków znowu zakończę oczkiem ścisłym i podniosę się oczkiem łańcuszka do następnego oczka i będę robiła 18, tak, 24 i 30. Spotykamy się pod koniec piątego rzędu. Piąty rząd zrobiony, 30 oczek jest zrobione. Tego łączenia aż tak bardzo nie widać. Kolejne 7 rzędów, czyli od 6 do 12, będę robiła 30 półsłupków. Też tą metodą kończącą rząd. Czyli po każdych 30 półsłupkach zrobię oczko ścisłe. Podniosę się tak jak tutaj oczkiem łańcuszka do następnego rzędu. Nie muszę mieć znacznika, bo widzę, gdzie się rząd zaczyna w związku z tym. I wbijam się w pierwszy półsłupek. I robię 30 półsłupków. Spotkamy się pod koniec rzędu. Jeszcze raz pokażę, jak zakończę, jak kończę rząd i jak podnoszę się do następnego. 30 półsłupków zrobione. Szósty rząd kończę oczkiem ścisłym, czyli wbijam się w pierwszy półsłupek tego rzędu, robię oczko ścisłe i podnoszę się do następnego rzędu oczkiem łańcuszka. I tak samo zrobię rząd 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 rzędów zrobione. Trochę to łączenie jest tu widoczne, ale będzie to ukryte za włosami, więc nie przeszkadza. 13 rząd zmniejszę o połowę ilość półsłupków, czyli z każdych dwóch półsłupków zrobię 2. Już podniosłam się oczkiem łańcuszka. Uważaj, żeby nie ominąć tego pierwszego tutaj półsłupka, bo czasami to może zdarzyć, gdy robimy to zakończając oczkiem ścisłym i podnosząc się oczkiem łańcuszka. Czyli pierwszy ten półsłupek i ten półsłupek, biorę pierwszą nitkę tych półsłupków i przerabiam razem. I znowu pierwsza nitka tego półsłupka, pierwsza nitka tego półsłupka, przerabiam, zaciągam przez obie nitki i kończę półsłupek.
I tak do końca, ale będę miała 15 półsłupków. I zakończę znowu oczkiem ścisłym i znowu podniosę się do następnego rzędu oczkiem łańcuszka. Spotkamy się pod koniec rzędu. 13 rząd zrobiony, mam 15 półsłupków. Teraz warto by już, jeżeli mamy bezpieczne oczy, włożyć te oczy, bo potem będzie to już niemożliwe. Jeżeli ktoś będzie przyszedł koraliki, to może to zrobi to później. Ja mam tu takie małe oczka 4 mm. Tutaj miałam jakieś takie 5 mm, one takie były bardziej płaskie, ale już mi się niestety skończyły. Wbijamy się 9, po 9 rzędzie, między 9 a 10 rzędem. Czyli liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak się 9 rząd kończy, to w to miejsce, gdzie się między 9 a 10 rzędem wbijam tutaj sobie bezpieczne oczko, za chwilkę je zabezpieczę. A następne sobie wbiję, jeszcze zanim zabezpieczę sobie przymierzę. Dobrze byłoby, gdy między nimi były 3 półsłupki odstępu między tymi oczami. Czyli 1, 2, 3, może nawet 4, to już można też przymierzyć, jak się to... Tutaj chyba mam troszkę bliżej te oczy. 1, 2, 3 rzędy odstępu, tu 4, więc jak to można sobie poprzymierzać, jak to lepiej wygląda. Tak byłoby 4, tak jest 3. Można sobie pomóc szydełkiem, zrobić tą dziurę. Ok. Czy tak? Czy może jednak 4? Tak jak komuś pasuje. Wkładamy oczy, zabezpieczamy je nakładką. Możemy sobie odwrócić tutaj, żeby łatwiej było nam je zabezpieczyć. Zabezpieczam oczko jedno, jeszcze mam drugą nakładkę na drugie i po nałożeniu oczek wcisnę tu mocno tej osłony. Po wciśnięciu tej osłony wywracam z powrotem oczka i napełniam silikonową kulką. Wpycham wypełnienie, bo w następnym rzędzie znowu będę zmniejszać. I już by to już byłoby trochę trudniejsze, jeszcze tam potem dopełnię po kolejnym rzędzie, ale już większość włożę teraz. Kolejny rząd, 14. Będę chciał uzyskać 8 półsłupków, czyli jeden półsłupek zrobię normalnie, a kolejne półsłupki będę już robić z dwóch słupków jeden. Podniosłam się rzędem oczkiem łańcuszka. Robię normalne oczko. Normalny półsłupek. I następne 7 będę zmniejszać. I spotykamy się pod koniec rzędu. I po zrobieniu 14 rzędu mam teraz 8 półsłupków
Spróbuję jeszcze trochę dopchnąć. Żeby mi się łańcuszek nie zgubił. Spróbuję dopchnąć troszkę jeszcze wypełnienia. Żeby główka była taka dosyć twarda. I zaraz zaczniemy robić rząd 15. W rzędzie 15 muszę zrobić tyle samo półsłupków, ile było poprzednio, czyli 8 półsłupków. W każdy półsłupek wbijam się i robię jeden półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I zakończam robiąc oczko ścisłe. Podnoszę się. Jeżeli chodzi o robienie z tej włóczki, to już jest ostatni rząd. Teraz przerzucimy się na włóczkę w kolorach naszej sukienki, czy naszej ramka. Więc ja tutaj, żeby ładnie było to przejście widoczne, to oczko łańcuszka przeciągnę już nowym kolorem. Kolejny rząd chcę z 8 oczek uzyskać 16 oczek, więc będę wbijała się w każde oczko po 2 razy. Ja troszkę zrobię, za chwileczkę zwiążę te dwie nitki i obetnę tamtą. O, 4, 5, 6, przerwę robienie tego rzędu, żeby obciąć sobie nitkę w kolorze głowy. Na końcu, w razie czego, ze sobą zwiążę. Szesnaście półsłupków zrobione w 15 rzędzie. Jako, że te moje oczka były takie bardzo wypukłe, co mi troszkę się nie podobało, postanowiłam je troszkę tak obrobić nitką. Tutaj tego nie robiłam, one były takie bardziej płaskie, więc jeżeli ktoś jeszcze chce, może sobie te bezpieczne oczka tak oprzeć nitką. Ja może pokażę, jak ja to robiłam. Dlaczego teraz? Bo teraz łatwo mi się wbić tutaj i ukryć nitkę w tułowiu. Można byłoby to zrobić na samym końcu, kiedy już skończę sukienkę, wbijając się od tyłu głowy, bo to też, jeżeli bym tu kończyła nitki, będzie przykryte. Więc wbiłam się tu od dołu, wbiłam się z boku bezpiecznego oczka. I nie jest to takie proste, bo tam jest to zabezpieczenie, ta nakładka, więc ja tak delikatnie przebić się na drugą stronę. Ok, więcej. Można troszkę to zabezpieczyć. A u góry zrobiłam to samo z czarną nitką. I u góry zrobiłam podobnie z czarną nitką. Wbiłam się też od tego miejsca. Wyszłam z boku i spróbuję zrobić taki łuk u góry czarną
nitką. Też jeszcze umocnię. I od razu mogę wyhaftować też brwi. Brwi podnoszę się o jeden rząd do góry. I troszeczkę idę dwa półsłupki na zewnątrz i wbijam się troszeczkę niżej. I spróbuję wejść, zobaczyć, czy już dobrze, czy coś jeszcze poprawić. Oczywiście. Jeszcze może przyszyję troszkę, o tak. Tutaj troszkę jeszcze może umocnić. Jeszcze mogę zrobić taki delikatny nosek, tak jak tutaj. Tą samą włóczką, co robiłam głowę. Wbijam się jeden rząd niżej, tak mniej więcej na środku i na szerokość jednego słupka wbiję się z powrotem. Może to jeszcze raz tak przyszyję, żeby to było aż tak bardzo delikatne, albo dwa razy. Kolejny, 16 rząd. Wracamy teraz już do sukienki. Będę chciała mieć 18 półsłupków, czyli będę musiała gdzieś tu po bokach dodać 2 półsłupki. I tak będę robiła już w następnych rzędach. Zawsze będę dodawała z boczku po 2 półsłupki, czyli będę zwiększała ilość półsłupków o 2, tak aż dojdę do 22 rzędu, gdzie będę miała 30 półsłupków. Czyli robię normalnie, każdy półsłupek chodzi, z jednego półsłupka robię jeden półsłupek, a gdzieś tu z boczku robię podwójnie, raz, dwa i przerabiam dalej normalnie i z drugiej strony też podwójnie, aż dojdę do 22 rzędu i będę miała w okrążeniu 30 półsłupków. Spotkamy się w 22 rzędzie i tu też podwajam. Raz, dwa. Dochodzę do końca. Jeszcze może pokażę. Będę kończyła tak jak do tej pory, czyli będę kończyła oczkiem ścisłym i będę się podnosiła oczkiem do następnego rzędu oczkiem łańcuszka. I doszłam do 30 półsłupków. Teraz już będę kontynuować tylko 30 półsłupków przez jeszcze przynajmniej 10 rzędów. Zrobię 10, wydaje mi się 10-12 rzędów. Zobaczę, na jaką wysokość chcę zrobić tego mojego pasterza. To już nie ma takiego znaczenia. Czyli kończę 22 rząd. Zrobiłam 30, to jest 30. Robię oczko ścisłe. I teraz będę robiła przez 10 rzędów, tylko bez żadnego powiększania, 30 półsłupków. 4, 5 i tak 10
i także 10 rzędów. I zrobiłam więcej niż 10 rzędów, zrobiłam 16 rzędów. Doszłam teraz. To już jest kwestia, kto jakiego wysokiego pasterza chce sobie zrobić. Teraz już będzie czas tylko na wypchnięcie, na wypchanie do środka i dołączenia tej naszej podstawki. I główna część będzie zakończona. Czyli wpychamy wypełnienie. Zwróćmy uwagę, żeby tą szyję tak też tutaj dopełnić, żeby była sztywniejsza tu w tym miejscu. Okay. I teraz dopełniamy już resztę. Jako że wcześniej już zrobiłam moją podstawkę, przykleiłam, umocniłam, już tą nitką będę przyłączać teraz na podstawkę na dole. Dzięki temu, że robię to tą nitką od góry, to połączenie będzie takie troszkę wypukłe, co trochę stabilizuje tą postać. Lepiej ona wtedy stoi, gdyż nie wybrzusza się tutaj nic. Pierwszą mojego pasterza zrobiłam w ten sposób, że zakończyłam sukienkę, zrobiłam okrąg i łączyłam tą nitką z okręgu. I wtedy, jeżeli robię od tej strony, to zakończenie jest po tej stronie, ale czasami może właśnie tutaj się trochę wybrzuszać ta podstawka z powodu wypełnienia i ta postać troszkę może być mniej stabilna. Więc tak mi się wydaje, że jest lepiej. Wbijam się w jakiekolwiek oczko mojej podstawki. Jeszcze raz. Przeciągam nitkę. Mocno to naciągnę i przeciągam przez to. I już mam połączone te dwie nitki. Teraz już będę robiła te dwie, przepraszam, części. I będę teraz robić już normalnie półsłupki. Będę nabierała oczko to i oczko z kółka, z podstawki. Przeciągała przez obydwa oczka i półsłupek. Oczko tu, czyli zahaczam półsłupek sukienki, półsłupek, który jest na podstawce. I tak aż dojdę do końca. Tu i tu jest 30. Jak jeszcze mi zostanie troszkę półsłupków, mogę jeszcze tutaj sobie podociskać, troszkę ułożyć więcej tego wypełnienia. Jeżeli przedtem było za mało, sprawdzić, czy jest ok, i dokończyć całe okrążenie, łącząc półsłupek podstawki i półsłupek sukienki. Wziąłem sobie to jakoś. Sprawdzić, czy już ta ilość jest odpowiednia. I będziemy kończyć, i będę kończyć ostatnie, łączyć ostatnie półsłupki z sobą. I zakończam ostatni 30 półsłupek. Wbijam się w pierwsze oczko. Nitkę będę mogła wciągnąć do środka. Tu troszkę mogę tą podstawkę wbić. Postać tak dość stabilnie stoi. Na tym zakończę moją pierwszą część. W drugiej pokażę, jak zrobić brodę, włosy, czapkę, ten płaszczyk i
laskę. Spotkamy się w drugiej części. Jeżeli uważasz, że mój trud był potrzebny, ucieszę się z każdego lajka, komentarza czy subskrypcji. Dziękuję bardzo.